Witam wszystkich serdecznie, YouTubowicze górą. Zwłaszcza witam tych, którzy zastanawiają się nad wyborem syntezatora Workstation do swojego studia domowego lub pokoju, tak jak ja. Przez 2 lata swojej zabawy z instrumentami miałem sporo styczności z syntezatorami, począwszy od MM6, która była moim pierwszym takim syntezatorem, przez Roland, przez Fantomy, X-a, Moxy czy Yamaha XS6. Dzisiaj Wam zademonstruję Phantom G6, który według mnie po 3 dniach użytkowania przebija XS-a, Yamaha. Dlaczego? Zaraz Wam pokażę. Będzie to filmik obrazujący kilka dźwięków, kilka prostych funkcji, a na koniec teza, który, dlaczego i za ile i do czego. Zapraszam. Oto wspomniany Phantom G6. I już szybka informacja, jak wiecie, na moim kanale pojawił się kiedyś Phantom X6. Pomiędzy G6 a X6 jest kolosalna różnica. To tak jakby z PSR-ki 403 skoczyć na Tyrosa 3. Naprawdę ogromna. Solidna obudowa metalowa, bardzo ładne wykończenia. Wizualnie dla mnie jest perfekcyjne. To tylko moje subiektywne odczucie. Włączamy z tyłu. Wszystkie wejścia są z tyłu. Do mikrofonu, do słuchawek. Nie ma nic z przodu, tak jak w tej Rosie. Ogromny wyświetlacz, 8,5 cala. Cudowne pady, 16, bardzo miękkie w dotyku. Miałem kiedyś Rolanda samplera SP404. Te przyciski są o wiele bardziej przyjemne w dotyku. Od momentu włączenia naprawdę czekamy chwilę, zanim się cały system uruchomi i już jest gotowy. Jak widzicie, na wyświetlaczu jest de facto wszystko, nie potrzebujemy komputera. Mamy osobne suwaki i 4 pokrętła do czasu rzeczywistego i możemy sobie podzielić parapet według instrumentów, które nam gerują. W chwili obecnej będziemy na presetach fabrycznych. Pierwszy jest to system G6, czyli jest tutaj 512 presetów plus wybierzemy sobie patch list. Z tej strony mamy informacje, jaki instrument byśmy sobie chcieli wziąć. Z tej strony do danego instrumentu osobna lista dźwięków. Ale wracamy do naszego live'a i teraz pokażę kilka prostych dźwięków, które są wgrane w systemie. Ustawimy tak, żebyście widzieli dobrze. Postaram się dużo nie fałszować, ale pokażę te czyste brzmienia, które powinniście usłyszeć. Zaczynamy od pierwszego. Nic dodać, nic ująć. Drugi, jak zobaczyłem Weekend Proud, słyszałem smyczki z bębnami, wiedziałem, co musi być zagrane. Piękne brzmienia. Kolejny będzie, na przykład zobaczmy to. O. Akurat to, co miałem tydzień temu. Czyli
W chwili obecnej to są cały czas presety, które są wgrane. Jest ich, jak widzieliście, 500 tam z hakiem. Każdy jest połączeniem kilku instrumentów. Obecnie przechodzimy, to są wszystkie fabryczne, przechodzimy na sprzęty, które są już wgrane dodatkowo, czyli tego już nie posiada przeciętny użytkownik, który sobie kupi G6. Każdy sobie wgrywa indywidualnie. I co wam chciałbym pokazać tutaj? Tak jak wspomniałem, jestem fanem muzyki trance, dance, może tego nie widać na YouTubie, ale uwielbiam czegoś takiego słuchać i rajcują mi bardzo dźwięki. Pokażę wam kilka presetów wgranych, które już są gotowe pod utwór. Wystarczy dodać cykacze, osobną linię melodyczną i będzie już niezła nutka. I można tańczyć i na dyrygenta, i na elektryka, jak każdemu potrzeba. Teraz zademonstruję wam trzy już przerobione paterny, na których będę starał się niedługo z bratem i z kumplem zrobić dobre kawałki. Brakuje kilku podstawowych funkcji, ale już główny trzon jest. Brzmi to tak. Ten brzmi jak Benny Benassi. I ostatni, który jest jednym z bardziej ulubionych dźwięków mojego brata, brzmi on tak. Jeden, żeby się nie rozbierać, ostatni dźwięk. Mocny! Dźwięk się nazywa Club Massive. Jest faktycznie dźwiękiem klubowym, czyli taki, który ja uwielbiam. Oh,
Poza dźwiękami, których wam wszystkich tak nie pokazałem, jest bardzo proste nagrywanie. Czytając kiedyś porównania X między XS-em a G6, było napisane na forum: jeżeli chcesz spędzić lata, nie ładuj się w... Jeżeli chcesz spędzić właśnie lata, ładuj się w G6, bo tam jest bardzo ciężko, lepiej wybrać Yamahę. Jak sami wiecie, jestem zwolennikiem Yamahy, uwielbiam keyboardy Yamahy. Do niedawna lubiałem bardzo XS-a i Moxa, który miał bardzo szybki system dźwięki, ale po wysłuchaniu Rolanda stwierdzam, że jednak Roland jest numerem jeden dla mnie na rynku, jeżeli chodzi o dźwięki syntetyczne. Tak jak mówią, i to jest prawda, że Yamaha ma bardzo ładne akustyczne, czyli gitarki, fleciki, to Roland niestety nie dopieścił, ale to akurat mnie nie interesuje, bo tych dźwięków nie słucham. D-Beam, single, bardzo ładny wyświetlacz. Jeżeli zdecydujemy się nagrywać, wciskamy sobie studio i na wyświetlaczu mamy już cały gotowy panel. Jest bardzo ładny, duży wyświetlacz, na którym widzimy wszystkie parametry nas interesujące. Roland nie posiada 4 aprego w jednym czasie, tak jak ma to XS, czyli grając klawiszami z 4 aprego wydaje się, jakbyśmy mieli akompaniament. Jednakże jesteśmy w stanie zrekompensować to przez nałożenie wielokrotnych dźwięków na klawisze plus pady, co możemy załadować również, czego byśmy tylko nie chcieli. Nie pokazałem wam dźwięku, nie pokazałem wam niczego z tego względu, że po prostu brakuje czasu. Jest... Nie wiem, od czego zacząć, nie wiem, co wam pomóc. Jeżeli byście zastanawiali się nad kupnem syntezatora. Zaraz ustawię to, żeby było w miarę. I jeżeli chcecie zainwestować w coś dobrego na lata, tak jak ja, proponowałbym Fantoma G6. Jeżeli dysponujecie kwotą o wiele niższą, skusiłbym się na Moxa. Dlaczego? Jest o połowę tańszy od XS-a, a ma te same barwy. Jeżeli nadal jest to za drogie, też zależy od rodzaju muzyki. Cork Radias, bardzo ładne parametry. Access Virus, nie mówię tutaj o TI, bo on jest z rzędu właśnie tych 1100 funtów. MM6, jak na tą cenę, ma bardzo ładne parametry. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do G6, będę w stanie odpowiedzieć, bo jest 300-stronicowa instrukcja obsługi. Bym musiał trochę poczytać, zagłębić się. Sam się będę w to bawił. Zapraszam, piszcie, będę w stanie pomóc, pomogę. Żegnam. Mam nadzieję, że ten film wam coś pomógł. Roland G6. Trzymajcie się.